Wyobraź sobie teraz jak twoje na przykład wewnętrzne projekty mogłyby wyglądać jak miały etapy realizacyjne, konkretne taski w konkretnych etapach z datami. No po prostu sztos, prawda? Mierzę czas. To jest coś, co jest absolutnym game changerem. Proszę bardzo 7 sekund na kolejnych zadaniach. Kanał ten napędza linia wdrożyć narzędzia IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Zanim jeszcze przejdę do materiału, to ostatnio sprawdzałem statystyki. Okazało się, że ponad 60% oglądających nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to daj suba, będę naprawdę bardzo wdzięczny. A jeżeli materiał Ci się spodoba, nie wahaj się kliknąć kciuka w górę. Dzisiaj na tapet bierzemy Trello, aplikację, którą mam wrażenie, że każdy zna, każdy albo używał, albo używa, albo myśli o tym, żeby używać. Co to jest za apka? Otóż jest to bardzo ciekawe narzędzie do zarządzania projektami. Narzędzie, które wywodzi się i powstało z metodologii Kanban, ale dzisiaj już potrafi w mojej ocenie dużo dużo więcej. Po co ci się może przydać to narzędzie otóż jeżeli w twojej firmie dostarczasz usługi, zarządzasz kimkolwiek projektem realizacyjnym, czy coś musi na końcu zostać zrealizowane, masz szereg projektów wewnętrznych, wytwarzania czegoś, czy to w marketingu, czy w innych działach, gdzie musicie coś po kolei zbudować i dostarczyć, to Trello może być oczywiście może być ciekawym rozwiązaniem. Tak jak kiedyś był to dość prosty program darmowy, tak dzisiaj już są wersje płatne i dużo bardziej rozbudowane. I przyznam, że jak przez ostatni tydzień testowałem Trello, to naprawdę w wielu aspektach mnie szalenie zaciekawiło. Natomiast nawady też trafiłem. Jeżeli dzisiaj rozważasz zagospodarowanie właśnie tej przestrzeni w swojej firmie, to zapraszam Cię gorąco do obejrzenia części merytorycznej, bo tam przejdziemy od A do Z przez Trello. Do zobaczenia. No i zaczynamy część merytoryczną. Będzie dość podobnie jak zazwyczaj. To znaczy odpalę stronę. Co to w ogóle jest zapka? Za dla kogo jest? Potem przejdziemy do pricingu. Porównamy z konkurencją. No a potem potestujemy narzędzie. Trello, strona trello.com. Strona jest w języku angielskim. Bardzo prosta sprawa, wystarczy podać maila, sign up it's free i będziesz mieć darmową wersję na zawsze. Nie musisz wcale kupować. To jest aplikacja, która oczywiście wspiera produktywność, zarządzanie projektami poprzez dość prostą konstrukcję związaną z takich boardów, list i kart. W całej swojej prostocie jest dość mocno rozbudowana, co dzisiaj zobaczymy. Ale stronę to możesz sobie przejrzeć samodzielnie, natomiast zobaczmy pricing, żebyśmy mieli takie odniesienie, jak to wygląda też, jeżeli chodzi o konkurencję. Wersja darmowa, oczywiście wersja, która wielu rzeczy ci nie zapewni, jak w większości aplikacji, wersja darmowa jest dość mocno ograniczona. Natomiast mamy wersję standard za 5 dolarów, mamy wersję premium za 10. Jeżeli chodzi o clickupa, tu jest, można powiedzieć, że trochę inaczej cenowo, bo jest y, darmowa 10-19, natomiast jest to też inne, dużo większe narzędzie. Jeżeli chodzi o Mondeja, jest też 8 do 16 dolarów, więc cenowo to też są różnice. Można powiedzieć, że Trello jest najtańsze, ale jest też trochę bardziej Ograniczone nawet w wersji premium, jak ClickUp czy Monday. Mamy cennik, mamy stronę internetową, uruchamiam Trello i działamy. Tak wygląda Trello na, powiedziałbym kolokwialnie, pierwszy strzał, moja recenzja, więc dla mnie to jest pierwsza wada. Takie menu, tablice. Ja nie do końca tu się czuję, nie do końca tu wiem, co się dzieje. Jest oczywiście jakaś opcja, zaczynamy, wykorzystaj jak najlepiej wersję premium, bo tak, ja kupiłem tutaj wersję premium. Są te nasze tablice. Tablice nie dość, że można, o i gdzieś poszedłem, nie wiem gdzie. <śm> Dajcie mi chwilę. Mamy tablicę, mamy kolekcję. Jest oczywiście co nowego, ale co nowego się wydarzyło na naszych bordach. Możemy dodawać członków, mamy ustawienia, rozliczenie. No i jeżeli mamy inne przestrzenie, to to będą też inne przestrzenie. I teraz cała budowa Trello jest, budowana, jest zrobiona tak, że mamy przestrzeń taką roboczą, czyli na przykład firma X, firma Y, albo dział X, dział Y. Mamy kolekcję... Czyli na przykład marketing, tu nie wiem, obsługa klienta, tu rzeczy strategiczne i mamy tablicę, i tablica jest odpowiednikiem projektu. I W tych tablicach są etapy Kanbana i są karty, które odpowiadają za taski. I tak ta struktura trello wygląda. I teraz jak przejdziemy do tablic, proszę bardzo, tu mamy tablicę, to jest oczywiście czysto czysto testowa spółka. No i wejdźmy sobie tej tablicy Project Management. I tu dopiero zaczyna się, mam takie poczucie kwintesencji Atrello. Tu pracujemy na konkretnym projekcie, na konkretnej tablicy. Jak widzisz, tu nie ma nudy. Można wybrać tło, każda karta może mieć swoje tło, nawet w formie poruszanej, w formie takiego filmiku. Zobacz, tu jest załącznik, dodany jest gif i... Tutaj rzeczywiście nie ma nudy. Jak takim projektem zarządzać? Otóż tworzysz sobie konkretne etapy, przez które ma ten task przechodzić. I proszę bardzo, taki task przenosimy po tych etapach. I to jest cała kwintesencja zarządzania tymi projektami. Oczywiście metodologia Kanban, bądź te etapy możesz rozrysować jak chcesz. Standardowo, jak się stworzy tablicę, to jest to do, doing, done, czyli do zrobienia w trakcie i zrobione. I tu tworzysz etapy oraz tworzysz te karty, które są odpowiednikiem taska. Karta wygląda w ten sposób. Możemy tej karty dodać. Ona jest w mojej ocenie szaleńczo rozbudowana. Możemy dodać opisy, możemy dodawać etykiety, możemy dołączać daty, załączniki, listy zadań. To jest naprawdę fajna, fajna sprawa, bo tu można sobie dodać listę zadań i po prostu po kolei jeszcze subtaski na tej karcie, lokalizacje. Dzięki temu zobaczymy ją na mapie. No i można oczywiście połączyć się dotykami Power Apps z tysiącami innych aplikacji. Przenieś kopię i szablon z tej karty. Więc tu naprawdę takimi projektami można dość rzetelnie i ciekawie zarządzić. Ja widziałem już w kilku firmach moich klientów Trello, które jest naprawdę dobrze zagospodarowane. I wyobraź sobie teraz, jak twoje na przykład wewnętrzne projekty mogłyby wyglądać, jak miały etapy realizacyjne, konkretne taski w konkretnych etapach, z datami, z osobami, które za te zadania odpowiadają. No, po prostu sztos, prawda? Ale teraz wróćmy jeszcze tutaj. Taki projekt możemy sobie w wersji premium obejrzeć w tabeli, i to jest bardzo przydatne. W tabeli wyfiltrować oczywiście te dane. W kalendarzu możemy zobaczyć cockpit, który akurat, no przyznam szczerze, że szału nie ma. To taka trochę kolejna wada. Wykres liniowy, ja mogę zobaczyć co. Zeszły tydzień, liczba kart na etykietę, liczba kart na członka, no i w zasadzie to wszystko. Nie? Mogę zobaczyć oś czasu. To jest bardzo przydatne, bardzo przydatne. Co prawda wykresu Gantatu w standardzie niestety nie ma. I mogę zobaczyć mapę. I proszę bardzo, takie widoki ja mogę sobie włączyć, bądź nie, dla danego projektu. Dodatek Power up Kalendarz jest też włączony dla tego projektu. Mamy też połączenie z Pipedrive'em i z Clockify'em, co zaraz będę pokazywał. Power Apps to są takie dodatki, zobacz, które można włączyć, praktycznie połączyć się z naprawdę... Potężną liczbą wielu różnych aplikacji, więc Trello jest takim, powiedziałbym, centrum, do którego można dodać szereg integracji z innymi aplikacjami. Dzięki temu to narzędzie można naprawdę. Ciekawie rozbudować. Time tracking, zobacz. To jest naprawdę ogrom przeróżnych, łącznie z ceremami, ogrom przeróżnych aplikacji. I uwaga, pewnie teraz zadaś pytanie no ale Filip, pewnie to będzie trudne, to połączenie. Otóż nie. Ja to wczoraj połączyłem, wczoraj, przedwczoraj, kilka dni temu połączyłem to z Pipedrive'em i połączyłem to z Clockify'em. Zrobiłem to na kliknięcie, pologowałem, potwierdziłem, że te dwa konta mają się łączyć. Zajęło to może 5-7 minut połączenie tych dwóch apek, więc nie jest to nic trudnego. No i teraz pójdźmy dalej w tym projekcie. Oczywiście tu jak widzisz, tworzenie szablonu też może być szaleńczo proste. Proszę bardzo, one on one meeting agenda od utwórz. Tadam, proszę, jest. I mamy taki projekt z takim pięknym tłem. Zobacz, to wszystko pięknie się wyświetla. No ale teraz wróćmy do Project Management, bo teraz tak. Zobaczyliśmy podstawowe menu, um, u, 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 u. <głos> <głos> omówiliśmy strukturę, omówiliśmy jak wygląda projekt, tablica, jak wygląda karta, że w premium są różne widoki i że tak wygląda praca i zarządzanie tym projekcie, a teraz zobaczmy, jak to realnie może funkcjonować, jak masz na przykład CRM-a, a potem chcesz mierzyć czas pracy. Proszę bardzo, no mamy ten górski sales i proszę zobacz, ale wejdźmy sobie w inny na przykład, Pawlak Solutions i po lewej co mamy? Zobacz, LinkedIn Trello Cards w Pipedrive'ie na szansie sprzedaży. Creating Trello, proszę bardzo. Board listę, może samą kartę i jak ma się nazywać. Nazwijmy Pawlak Solutions, dobra? Create in Trello. Czyli integracja jest naprawdę ciekawie zrobiona, a potem mogę od razu kliknąć View in Trello. Zobaczcie. I od razu odpala się Trello z moją tablicą. Stworzyłem projekt Pawlak Solutions. Do zrobienia w trakcie, zrobione, czyli tradycyjny Kanban. Teraz oczywiście, ja do tego projektu muszę dodawać power-upy. Niestety, to jest następna wada, że do każdy projekt jakby się tworzy taki powiedziałbym goły. Ja do niego muszę dodawać power-upy, ja do niego muszę dodawać widoki. To nie jest fajne. Ale przejdźmy do tego, który mamy już gotowy. I proszę bardzo, teraz tak. Nie dość, że ja mogę w drugą stronę w razie czego połączyć to z Pipe Drive'em. Proszę bardzo, weźmy sobie Pawlak i zobaczcie, mogę połączyć to w ten sposób. I mam połączenie Pipe Drive Deals, więc super, bardzo mi się to podoba. Czyli uwaga, wchodzę na Pipe Drive'a na szansę sprzedaży, wygrywam ją, klikam, create in Trello, tworzę cały projekt, który będzie tu od razu stworzony. Ale uwaga, on będzie goły, trzeba będzie go uzupełniać. Bądź mogę dany projekt bądź daną kartę połączyć z Pipe Drive'em z konkretną szansą sprzedaży. Ale teraz jeszcze, jeżeli tego jest mało, to ja mogę proszę bardzo odpalić czas pracy z danym projektem w Clockify'u. Super. Czyli żeby ci to dobrze zobrazować. masz CRM, -a, w tym przypadku Pipedrive, wykonujesz jakieś usługi projektowo po podpisaniu umowy. W momencie jak podpisujesz umowę, klikasz Creating Trello, zakłada się projekt. Projekt, oczywiście, możesz z szablonu po chwili wywołać, jak zapiszesz szablony, więc A, po prostu, super. Następnie uzupełniasz, dodajesz power up. Jeżeli chcesz mierzyć czas, to dodajesz Clockify'a do tego projektu i teraz ruszył ten czas w Clockify'u i on tu leci. I zobacz, co się dzieje, jak masz otwartego Clockify'a. Widzisz, że w tym czasie ktoś pracuje na tym zadaniu, w projekcie, który tu akurat nazwałem Project Management i oczywiście można to zastopować albo z Trello, albo z Clockify'a. I proszę, jest zatrzymane. Widzimy, że ktoś pracował 3 minuty i 2 sekundy. Super. Czyli w CRM-ie wygrywasz szansę, zakładasz projekt w Trello, generujesz go z szablonu, który wcześniej ustawisz, dodajesz Clockify'a, dodajesz ten projekt na Clockify'u i masz piękny. Combine do sprzedaży, realizacji z zmierzeniem czasu pracy na projektach, czyli jesteś w stanie pięknie zadbać o rentowność projektów. O zarządzaniu projektami będę też mówił w kolejnych odcinkach, natomiast tutaj uważam, że to jest naprawdę ciekawe połączenie. Oczywiście, jeżeli ja tu już to wypracowałem, ten Trello tip, proszę idzie do blokt, na przykład. A ja się zabieram za kolejne zadanie, klikam play i zaczynam pracę. Mierzę czas. To jest coś, co jest absolutnym w wielu sytuacjach game changerem. Proszę bardzo 7 sekund na kolejnych zadaniach. Więc tworzę projekt. Mogę go oczywiście stworzyć z szablonu, bo ten projekt mogę zapisać jako szablon, potem będzie można wywołać i dzięki temu mierzyć czas konkretnej realizacji. I teraz idźmy jeszcze na sam koniec do takiego drobnego tutaj pola, jak automatyzacja. Otóż automatyzacja w tym przypadku polega na tak regułach, przyciskach, raportach e-mail. I reguły możemy po prostu tworzyć konkretną regułę, że jeżeli Coś zostało nim kliknięte, przesunięte, to wydarzy się coś innego. I oczywiście tu możemy kliknąć Create Automation i proszę wybieramy trigger i dodajemy, co ma się dziać. Jeżeli chcemy stworzyć guzik to pytanie, co on ma wywoływać. Wtedy triggerem jest kliknięcie guzika, czyli na przykład przypisz mnie do karty. Pyk, klikam, przypisuje mnie. Albo przesuń kartę po przeczytaniu, nie wiem, na inne. Pyk, przesuwa. Po kliknięciu wykonana zostanie dana akcja. Więc tutaj możesz sobie zbudować taki po prostu szereg automatyzacji, które będą pomagały tymi projektami skutecznie zarządzić. Proszę bardzo, ja to oczywiście mogę też w ten sposób działać. Więc mamy w gruncie rzeczy omówione działanie tego systemu, jak tymi projektami zarządzać. Dodaliśmy połączenie z CRM, dodaliśmy połączenie z Clickify i nam się zbudował taki mały kombajn do sprzedaży i Realizacji, i jeszcze do tego możemy mierzyć rentowność tych projektów poprzez czas pracy na nich. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o część merytoryczną. Zapraszam na krótkie podsumowanie, gdzie zestawimy sobie zalety i wady tego rozwiązania. Do zobaczenia. No i widać w podsumowaniu, tutaj chciałbym, żebyśmy zebrali sobie te zalety i wady Trello, żeby zobaczyć, czy tą aplikację rzeczywiście warto rozważyć. W mojej ocenie, zanim to zbierzemy, jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, już dość mocno rozbudowane i bardzo dobrze integrujące się z wieloma aplikacjami, na co rzeczywiście widać, że Trello mocno postawiło. Jeżeli chodzi o zalety, pierwsza jest taka, że Kanban jest szalenie przejrzystą i skuteczną metodą zarządzania projektami, więc tu na tym Kanbanie możemy przede wszystkim poukładać etapy realizacji tego projektu, karty, osoby odpowiedzialne i w tym momencie już. To nawet w podstawowej wersji daje ci piękną możliwość panowania nad tym, co się po kolei w tej realizacji dzieje. Dwa, zaleta to są integracje. Potężna liczba integracji z naprawdę setkami aplikacji. Dzięki temu jesteś w stanie połączyć Trello praktycznie ze wszystkim, z czym potrzebujesz. My na potrzeby testu połączyliśmy z Pipe i Clockify'em i stworzył się tego całkiem ciekawy kombine. Zaleta numer trzy. To jest dość duża przejrzystość tego. No bo mamy tablicę, mamy kilka podstawowych widoków, mimo wszystko po zalogowaniu się do tylu. Ja praktycznie na danej tablicy ja od razu widzę, co się dzieje i mam oczywiście jeszcze co nowego. Czwarta zaleta to jest struktura. To, że układam przestrzenie, że mam kolekcję, że mam tablicę. Nie tylko, że zaokładam pyk, pyk, pyk tablicę. Nie. Mogę zbudować strukturę, strukturę z dostępami. To jest szalenie istotne i w niektórych firmach będzie po prostu, e, no, konieczne wręcz. Zaleta numer pięć to jest potężna personalizacja. Ja mogę, zobaczcie, zrobić, zmienić tło, dodawać do kart tła. Ustawiać wszystko, dodawać te automatyzacje w formie też przycisków. Mogę z, z, ustawiać szablony, wywoływać te szablony, szablon karty, szablon projektu. Więc tu można naprawdę. Wiele zmienić w całym em, wyglądzie i działaniu też tego oprogramowania. No i można powiedzieć, że zaleta numer 6, że jest darmowa wersja, więc jeżeli jakiś freelancer albo nieduży przedsiębiorca potrzebuje dobrze te projekty poukładać, no to ma wersję darmową. Pr próg wejścia jest praktycznie zerowy, należy się tam tylko wprowadzić. A teraz trochę o wadach. Pierwsza wada jest taka, że to podstawowe takie wejściowe menu, jak klikniemy właśnie to logo Trello, i gdzie mamy tą przestrzeń roboczą, no nie zachęca na pierwszy rzut oka, nie? Jest dość, takie tu mam jakieś tablice, jakieś przestrzenie, to jest, tak powiedziałbym, to nie jest ładne, to nie jest przyciągające, wręcz nawet można by się tu na początku zgubić. Wada numer dwa: że nie ma takiej bezpośredniej integracji z kalendarzem Google bądź Outlook. To oczywiście przez power-upy, dodatki, tam można wiele integracji poszukać, natomiast takiej bezpośredniej nie ma. A ja też w recenzji, jakbym musiał się zagłębiać we wszystkie integracje, to byśmy tu nie siedzieli kilkadziesiąt minut, tylko kilka godzin. Wada numer trzy to to, że na widoku tabeli ja mogę filtrować dane, ale nie mogę zmienić tabeli, co było dla mnie bardzo smutne, bo ja w moim programie do zarządzania projektami, ja te tabele mogę sobie bardzo dowolnie nie układać i zmieniać oraz w crm również. No i kolejna wada to to, że w Trello wymaga ogromu integracji. Samo w sobie jest narzędziem dość niedużym i dość powiedziałbym niedrogim. Ale uwaga, tu jest pewna pułapka, na którą trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Trello, jeżeli chcesz zrobić z tego poważniejszą maszynę do zarządzania projektami, wymaga integracji. Choćby z Colkifajem, który też kosztuje. Choćby z innymi aplikacjami, które kosztują. I nagle może się okazać, że koszty all-in tego narzędzia są wysokie jednak. Więc tutaj warto to rozważyć z tego punktu widzenia. Poza tym, integracje z zewnętrznym oprogramowaniem zawsze mają swoje wady i zalety. Oczywiście. No i ostatnia wada to raporty. Trello praktycznie nie ma raportów, dlatego że ten nawet kokpit, który to był w tym projekcie, to powiedzmy sobie szczerze są szaleńczo okrojone podstawowe dane, więc Trello praktycznie nie posiada takich poważnych raportów, poważnych analiz. Oczywiście w dodatku PowerApp można się zintegrować z oprogramowaniem, gdzie będzie można już to bardziej zanalizować, ale samo Trello tego nie posiada. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli e, oglądasz ten materiał, a nie subskrybujesz, to daj suba, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, daj kciuka w górę i jeżeli oczywiście masz jakiekolwiek pytania, uwagi, sugestie, pisz śmiało w komentarzu. Ja bardzo chętnie e, w komentarzach się udzielam i z Wami dyskutuję. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.